W noc ostatnią przy wieczerzy z tymi, który braćmi zwał, sam 12 się powierzył i za pokarm z rąk swych dał. Stary hymn Kościoła rozlega się dzisiaj po wszystkich wieczernikach świata. Opisuje ostatnią wieczerzę, podczas której boski mistrz powierzył ludzkości przedziwny sakrament swego ciała i swojej krwi. Duch Pański ogarnia nasz wieczernik i prowadzi nas do wyznania wiary w wielką tajemnicę Bożej miłości. Przewodnikiem w naszym rozważaniu niech będzie święty papież Jan Paweł II, który przed laty tak wprowadzał Kościół w tajemnicę wieczernika. Idźmy jego drogą i przyjmijmy słowo, które nas przygotuje do przeżycia w pełni tajemnicy Eucharystii. Bo oto oczy wiary patrują się dzisiaj w Eucharystię i serce się raduje, a język śpiewa. Sław języku tajemnicę. Dlaczego śpiewa? Bo to jest tajemnica ciała i najdroższej krwi, którą Król Narodu wydał, by zbawić ludzki ród. Śpiewa, wychwalając najwyższy akt miłości Chrystusa, który w sakramencie Eucharystii stał się napojem i pokarmem dla człowieka, jedynym źródłem prawdziwego życia dla Kościoła i świata całego. Siostry, bracia, apostoł Paweł przypomina, co Jezus czynił tej nocy, której został wydany. Wspomina historyczne wydarzenie, ale poucza również. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie. Wspólnota celebrująca Wieczerzę Pańską urzeczywistnia Paschę. I nasza wspólnota urzeczywistnia tę wielką tajemnicę Paschy. Bo Eucharystia nie tylko pamiątką dawnego obrzędu, ale jest odtworzeniem największego czynu Zbawiciela. Dokonuje się mesjańska posługa. Posługa odkupienia człowieka, posługa zbawienia świata. I w tej posłudze Jezus wydaje sam siebie na śmierć krzyżową, ażeby siebie rozdać. Dlatego uprzedza ukrzyżowanie ustanowieniem Eucharystii. W niej bowiem Chrystus rozdaje siebie. Rozdaje siebie najpierw apostołom wieczerniku, a kiedy mówi: to czyńcie na moją pamiątkę, wówczas każe im rozdawać siebie aż do skończenia świata. Siostry, bracia, rozważając dzisiejszego wieczoru tajemnicę miłości, która uobecnia ostatnią wieczerzę, adorujmy ją, ponieważ wierzymy, że ile razy ten chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha, głosimy śmierć Twoją, Panie, oczekując Twojego przyjścia w chwale. Hymn dzisiaj cytowany poucza: słowem więc wcielone słowo chleb zamienia w ciało swe. Wino krwią jest Chrystusową. I my, kapłani, sprawując każdego dnia
mszę świętą. Dotykamy cudu własnymi rękami. I Kościół nieustannie powtarza te słowa Jezusa i wie, że ma to czynić aż do skończenia świata. Za sprawą tych słów dokonuje się przedziwna przemiana. Eucharystyczne postacie zostają, ale chleb i wino stają się ciałem i krwią Pańską. Umysł ludzki czuje się bezradny w obliczu takiej tajemnicy. Darmo wzrok to widzieć chce, tylko wiara Bożą mową pewność o tym w serca śle, poucza nas hymn. Oświeceni światłem, które rozjaśnia naszą drogę do Eucharystii, nawet wśród zwątpienia i utrapień, my kapłani, szafarze świętych tajemnic, wraz z całym ludem Bożym wyznajemy i głosimy przed tak wielkim sakramentem, upadajmy wszyscy wraz. Siostry, bracia, ustanowienie Eucharystii jest związane z paschalnym obrzędem Starego Testamentu. Jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, który został opisany w odczytanym fragmencie Księgi Wyjścia. Jest tam mowa o baranku, którego ofiara miała uwolnić lud wybrany od zagłady. I głosi hymn: niech przed Nowym Testamentem starych praw ustąpi czas. Bo Słowo Boże dzisiejszego wieczoru kieruje nasz wzrok ku nowemu barankowi, który mocą krwi dobrowolnie przelanej na krzyżu ustanowi nowe i ostateczne przymierze. To jest właśnie Eucharystia. Sakramentalna obecność ciała złożonego w ofierze i przelanej krwi nowego baranka. W niej zostaje ofiarowana cel ludzkości, prawdziwa wiara, zbawienie i miłość. Co dla zmysłu niepojęte, nie dopełnia wiara w nas, zachęca nas dzisiaj czytany hymn. Tak, wiara budzi w nas zachwyt i skłania do adoracji. Dlatego wraz z całym nowym ludem Bożym prosimy: Panie, umocnij naszą wiarę w Twoją obecność wśród nas. A serce każdego z nas woła: Panie, umocnij moją wiarę w Twoją obecność we mnie. Kochani moi, ten mistyczny wieczór rozważamy wielką tajemnicę wiary. Jan Ewangelista ukazał nam zdumiewającą ikonę umywania nóg apostołom przez Mistrza Jezusa. Tym gestem Jezus Chrystus przypomina uczniom wszystkich czasów. Nam przypomina, że Eucharystia domaga się dawania o niej świadectwa przez posługę miłości wobec braci, wobec sióstr. Jezus uczy nas nowego stylu życia, bo mówi: dałem wam przykład, abyście wy czynili tak, ja wam uczyniłem. Prosty gest, umycie nóg, było znakiem całkowitego oddania Chrystusa w ofierze krzyża, która doprowadziła do chwały zmartwychwstania. I w każdym mszy świętej uobecnia się pokorna służba Jezusa wobec każdego człowieka. I przedziwne uczestnictwo w Eucharystii musi rodzić braterską miłość poszczególnych wiernych w naszych rodzinach, w naszych wspólnotach, w
całym Kościele, na całym świecie. Miłość miłosierna rodzi się w Eucharystii. Dlatego wobec Eucharystii mamy rosnąć w miłości. Gotowi do miłości w stopniu nawet najwyższym. A przyjmując ciało i krew Pańską, zanurzamy się w tajemnicy miłości, w tajemnicy wiary. Ale kochani moi, aby komunia święta nie stała się tylko znakiem zewnętrznej pobożności, muszę wołać przed każdym otwarciem ust na uczcie: Panie, zaradź mę niedowiarstwu. Panie, przymnóż mi wiary. Bo to przez wiarę wchodzimy teraz w samo centrum Najświętszej Ofiary i uczty eucharystycznej. Ogarnia nas znak miłości Boga. Wspomaga nas w drodze do pełnej jedności z Ojcem przez Syna w Duchu Świętym. Ta miłość przerasta serce człowieka. Trzeba nam otwierać to serce. I kiedy tego wieczoru rozważamy tajemnicę ostatniej wieczerzy, kiedy tej nocy nadchodzącej adorować będziemy Najświętszy Sakrament, przez wiarę poczujmy się zanurzeni w oceanie miłości, która wypływa z miłosiernego serca Bożego. Trwajmy w dziękczynieniu za dar tajemnicy naszej wiary. I z tym ludem odkupionym słowami hymnu wołajmy: Bogu Ojcu i Synowi hołd po wszystkie nieźmy dni. Niech podaje wiek wiekowi hymn triumfu, dzięki, czci. A równemu im duchowi niechaj wieczna chwała brzmi. Amen.